które kolekcjonował ksiądz Jan Wiśniewski, nie tylko pochwał. Ale tą wystawą jednocześnie rozpoczynamy trzydniowe świętowanie roku obchodów świętego Jana Pawła II i Jana Długosza, jego 60. rocznicy urodzin. Pragnęliśmy wypełnić takiego obowiązek, który ma troszkę zupełnie socjalne, które gromadzi, przechowuje i zastępuje i przechowuje pamięć. Pamięć nie tylko o pamiątkach, ale przede wszystkim o ludziach, którzy żyli przed nami i pozostawili niezwykłe dziedzictwo i swoją pamięć. Wystawa została opatrzona również pamiątkami katalogu, a o wystawie opowie pani Urszula, która wystawę przygotowała w odpowiedzi na ochronę katalogu. Thank you.
starsi uczestnicy prezentowali bowiem krótko lekcjonerki tego czasu. Wiązki zamawiali wtedy ku poprzednieniu celu. Oni mogli przypominać słabe momenty w dziejów ojczysty. I były to przede wszystkim wizerunki królewskie, historia ojczyzna w obrazach, portrety zasłużonych Polaków, ale hetmanów, władców, poetów, uczonych, zabytki Polski, widoki miasta, dawnych granic Rzeczpospolitej. Na wystawę wybraliśmy 97 prac, ale jest to tylko część tej kolekcji. Znakomicie